Siemaneczko, witam was po kolejnej bardzo długiej przerwie. Powiem wam tak. YouTube mnie bardzo nie lubi. Po ostatnim filmiku YouTube mnie bardzo nie lubi i obciął mi strasznie zasięgi. Dlatego teraz jest troszeczkę mniejsza aktywność na YouTube. Było około 50 do 100 tysięcy tak wyświetleń z wszystkich filmików łącznie u mnie na kanale w ciągu jednego dnia. No i nagle, nie wiem co się stało, YouTube obciął mi zasięgi. Ze 100 tysięcy z dnia na dzień zmieniło się to na 2000 z wszystkich filmów. 2000, 3000 z wszystkich filmów na kanale. Nie wiem. Powiem wam szczerze, że tak samo do mnie pisało dużo takich zagranicznych reklamodawców. I szczególnie tam jedna osoba napisała z jakiejś tam firmy, że chciała mi tam reklamę zrobić za pieniądze, sprzedawać ten film. I od tego momentu, jak ta osoba do mnie napisała, obcięło mi całkowicie ten film, nie? Na nim było w granicach 20-30 tysięcy dziennie wyświetleń nabijało. Spadło mi do 20-30 wyświetleń w jednym dniu. Więc strasznie mi to sprawa śmierdzi. Nie wiem, czy gdzieś to ten film zgłosili, czy coś. Po prostu zablokowali mi tak jakby kanał całkowicie, nie? Praktycznie w ogóle wyświetleń, zero w ogóle, YouTube praktycznie w ogóle nic nie promował, nie reklamował filmów. Nie wiem co to się stało, dlatego też jest taka akcja, iż no na razie zbytnio tak nie nagrywam, żeby mi statystyki spadły specjalnie w dół. I może YouTube się odobrazi. dobra. No bo, no nie ukrywajmy, no jak się nie będzie wam wyświetlało, to nawet nie będziecie wiedzieć, że ja film nagrywam, więc jedyny ci, co z powiadomień, no to im będzie się film wyświetlał, a innym to tak za bardzo bez subskrypcji, bez powiadomień nie będą wiedzieć, że coś wrzuciłem na YouTube. Więc na razie jest przerwa, no tyle. Ale to, że jest przerwa, to nie znaczy, że się nic nie dzieje u mnie. Jak widzieliście po poście, produkuję takiego wynalazka jednego, co wam kiedyś obiecałem. Zrobiłem coś takiego. Jest to generator gazu z drzewa Wood Gas Generation. Jak to mówią Niemcy, Holzgas. Holzgas? Czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie jak się to wymawia. Była pierwsza próba, niestety nie nagrałem. Ogólnie podczas nagrywania nie udało mi się go odpalić. No i potem za odcinkiem tam zacząłem co nieco próbować. Jak to widać, przebarwienia. Użyłem troszeczkę za silnego nadmuchu. No i niestety osiągnąłem zbyt kolosalnie wysokie temperatury. Czyli były takie temperatury, że gaz mi praktycznie na wyjściu nie produkował się. Tego się praktycznie wszystko spalało na bieżąco. Jakbym jeszcze wodoru dołożył, no to mogłoby być boom. No i zbliżają się ciężkie czasy, jak to wiecie. Ewentualnie dużo młodych mnie ogląda. Młodszych osób mnie ogląda, więc nie będzie o tym wiedzieć. Popytajcie się rodziców. Więc jest coraz ciężej. No i od następnego roku, początku następnego roku będzie bardzo ciężko. Tak wam powiem, dlatego się szykuję na te ciężkie czasy. I musicie mi wybaczyć, że no zbytnio się nie zajmuję turbo projektem teraz. No tak samo odmówiłem sobie tego ze względu takiego, iż jest mokro, ślisko. No i będzie teraz śnieg wnet, nie? Więc dlatego na razie nie robię turbo projektu, żeby się na nim nie zabić, nie? No bo troszeczkę mokro, jak turbina wstaje, no to zrywa mi przyczepność i automatycznie obroty lecą na tak wysokie, że no jak zrywa przyczepność, jest ciężko motor utrzymać. Więc z tego odcinek będzie niebawem. Tutaj już załatwiłem sobie opornicę i regulator. Robię tu małe testy, już mi się udało obciąć 1/3 obrotów tego wentylatora, więc
powinienem dać radę spokojnie teraz produkować gaz. Więcej o budowie, no to się dowiecie tak samo niebawem. Zrobimy prawdopodobnie testa na kładzie 110. W teorii powinno wszystko chodzić, w praktyce zobaczymy. Wywalę całkowicie gaźnik, wywalę całkowicie bak paliwa, żebyście nie mówili, że na paliwie to chodzi, a nie na tym, więc nie będzie gaźnika, nie będzie baku. Będziemy chodzić na czystym gazie. Jak będzie wszystko działać? No to już się buduje trzykrotnie większa wersja. Na tym to już sobie często będzie chodzić, na tej wielkości. To już auto powinno chodzić. Więc no. W głowie jest pełno pomysłów, ale czasu troszkę mało. Dobra, dla zainteresowanych, jak w tytule, tak samo mam dwie kamerki na sprzedaż, jakby ktoś był zainteresowany. Zmieniam troszeczkę sprzęt do nagrywania, więc jakby ktoś był zainteresowany, mam dwie kamery na sprzedaż. Jedną to jest moja kamerka GoPro Hero 7 Black. Jest obecnie teraz założona ta osłona na ekran. Jeden na obiektyw i na ekran. Jest założona osłona, więc no, nie jest nic porysowane. W super stanie. Co więcej, no. Do kamerki dorzucam dwie baterie dodatkowe, czyli łącznie są trzy baterie, ładowarka, kabel oryginalny, no wszystko co było w oryginalnym pudełku jest. Kamerka w pełni sprawna, nie wywaliłem się nigdy na niej, nigdy nie była topiona w wodzie, więc no. Cena jaka mnie interesuje, 1300 do negocjacji. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, możecie śmiało pisać przez Instagrama. Najlepiej od biur osobisty, więc przyjedziecie, obejrzeć se, możecie ponagrywać se coś, posprawdzać, no i tyle, no. Płacicie, bierzecie. Nie chcę się za bardzo bawić w wysyłki, bo miałem z tym różne problemy. Powiem wam szczerze takie, że no, ktoś nie odebrał, albo no nie chcę za bardzo się bawić w takie rzeczy, tak wam powiem. No, najlepiej odbiór osobisty. Kamerka, tak jak mówiłem jeszcze raz, w pełni sprawna. Jest tam parę dodatków. Jak znajdę zdjęcie, to pewnie widzicie na ekranie, jaki zestaw wystawiłem na Marketplace. Tak samo ogłoszenie, jeśli byłby ktoś zainteresowany. Powiem wam szczerze tak. Jeśli zaraz mi ktoś napisze, że taką kamerkę można kupić za 500 zł czy za ileś, niech sobie kupuje za te 500. Nikt daruje sobie takie głupie komentowanie, tak szczerze powiem. Moja cena, mój sprzęt, tyle wyceniłem. Kamerka, no jak to kamerka? No jedynie co, no to od wkładania w obudowę to standard jest troszeczkę tutaj się obtarła, nie? No, jak się do obudowy wkłada. No ale tak to jest wszystko, nic nie porysowane, wszystko w pełni sprawne, w sensie obiektywnie. A drugi sprzęt do nagrywania, jeśli ktoś byłby zainteresowany, jest to Canon G7X Mark II. Bardzo fajna kamereka dla początkującego vlogera, dla początkującej osoby, która startuje na YouTube i na przykład coś takie tutaj u mnie warsztatowe rzeczy chciałaby ponagrywać. Bardzo fajnie sobie daje radę w słabym oświetleniu. Stabilizacja też jest bardzo fajna, więc z ręki tam nie czepię. No 1080p nagrywa, ale powiem wam szczerze, że bardzo dobrej jakości. Tak samo dość spore zbliżenia można zrobić bez straty jakości, jak i zdjęcia na jakieś Instagrama czy na coś. Też robi bardzo dobre. No, jeśli by ktoś zaczyna na YouTube, to też jest fajna sprawa. No. Cena jaka mnie interesuje, no to 2000 zł za nią. Tak samo do tego wszystko, to oryginalne w pudełku razem z pudełkiem wszystko do tej kamerki jest, więc tak samo. Czemu sprzedaję? Bo zaraz będzie się pytać, czemu sprzedaję, bo zepsute albo coś. Nie, nic nie jest zepsute, wszystko jest w bardzo dobrym stanie.
niczego nie brakuje, więc no, na przykład co do tej kamery, no jak widzicie, teraz nagrywam troszeczkę lepszą kamerą, a minus jej nie jest taki, że nie ma stabilizacji, no. Jest trochę ciężka, ale nagrywam lepszą kamerką, więc ta kamerka już mi nie jest potrzebna, dlatego ją sprzedaję. Co do GoPro, będę zmieniał na całkowicie coś innego. Zobaczymy, może coś padnie w najbliższym czasie nowego. Ale to dopiero jak sprzedam kamerki te, no to będzie coś nowego. A jak nie sprzedam, no to dalej będziemy nagrywać GoPro 7, no bo jak mówiłem, jest w pełni sprawna. I tyle. Sprzeda się, to wymienię. Nie sprzeda się, no to będę nagrywał dalej. Więc jeśli ktoś byłby zainteresowany jedną albo drugą kamerką, możecie do mnie pisać przez Instagrama. Najlepiej, tak jak mówiłem, odbiór osobisty. Link na dole w opisie pod filmem jest do mojego Instagrama, na który możecie pisać. Lokalizacja to jest okolica Brzeska, okolice Brzesko-Małopolska. Możecie wpaść, najlepiej osobiście przetestować, przy mnie możecie sobie śmiało. No i tyle, no. Oczywiście lekka negocjacja wchodzi w grę, ale to tylko lekka. Ja się z wami żegnam. Widzimy się, mam nadzieję, jak mnie YouTube, kurde, jak się YouTube odobrazi. Widzimy się, mam nadzieję, niebawem w kolejnym odcinku. Chyba, że się zaświecę i będą jakieś wybuchy. I zobaczycie mnie w wiadomościach, że okolice Brzeska nastąpił gigantyczny wybuch, porównywalny z wybuchem bomby atomowej. To może być u mnie wtedy. Mógł projekt nie wyjść, no, więc tyle. Do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!